Hello, hello. Dzisiaj wreszcie zaczynamy vloga. Przed nami dzisiaj wielkie wyzwanie, bo jedziemy na pobranie krwi z Ozim. Także zobaczymy, jak to będzie pierwszy raz. Trochę się stresuję. Na pewno bardziej niż on, bo nie wie, co go czeka. No ale tak, bądźmy dobrej myśli. Do później. Dobra, moi drodzy, my już w drodze do punktu pobrań, także za chwilę będzie naga prawda. 2000 years later. Nie wierzę, jaki Ozzy był dzielny. Prawda, Ozziniu, jaki byłeś dzielny? Nie było tak źle. Bardzo dzielny był, naprawdę. Pozwolił sobie wszystko zrobić i super było, prawda? Jesteś dzielny. A pokaż, jakie nalepki dostałeś. No pokaż, jakie naklejki dostałeś, pokaż. Super! Po badaniach wyszliśmy na dwór. Jaehoon pojechał do pracy. Mamy tutaj trochę prace porządkowe w ogrodzie. Na wiosnę, na lato. Ozzy sprząta dzielnie, my trochę spacerujemy z niedźwiadkiem i jest straszny wiatr, ale ogólnie spoko. O, dzięki. Chcę pomóc dziadzi. Też chcesz pomóc dziadzi? Do tyłu! Dziada, do tyłu! Do tyłu! Do tyłu naprawia. Będziesz naprawiać? Tak? I co, tam masz płyn? Mam. I co będziesz robił? Naprawia. Dobra. Aha! A mała przerwa na karmienie. Musiałyśmy przyjść do domu. Teraz Mila sobie ucina drzemkę, a ja chyba sobie zrobię przerwę na kawę. No i przy okazji sobie tutaj śledzę na Polsat News wiadomości. Cały czas jestem tutaj na bieżąco właśnie na temat tego, co się dzieje i no wesoło nie jest, wiadomo. A jeszcze za chwilę tutaj zobaczymy, bo sobie zamówiłam takie opaski na głowę dla siebie i dla Milki i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I to się tak prezentuje, taka dla Mili. A od razu ceny Wam pokażę, dlaczego nie. To jest dla Mili. Babela. Taka turkusowa, bawełniana i taka na chłodniejsze dni. Baba Jagan. Baba Jagan to jest. Poczekaj, Ozzy, zostaw, Niusiu, będzie mama mierzyć. Całkiem spoko w sumie. Podoba mi się kolor. Nie wiem, jak ją będę jeszcze nosić, czy tak, czy związane, zobaczymy. A to Milunia. Miluniu! Miluniu! Coś mam dzisiaj z humorkiem. Dzień zleciał. Już jest późno, ale tak sobie chciałam z Wami pogadać. Chciałam Was zapytać, gdzie Wy kupujecie ubrania dla dzieci? Bo jak ja widzę ceny ubrań dla dzieci, które wystarczą na kilka miesięcy, to jestem po prostu w szoku. Gdzie buty potrafią kosztować 200-300 zł. Tak samo, no nie wiem, odzież wierzchnia czy cokolwiek, jest wszystko tak drogie, że przecież
dorośli sobie nie kupują czasami za takie ceny ubrań, gdzie to im starczy na lata, a co dopiero dziecko, które ma to najwyżej na jeden sezon, bo albo wyrośnie, albo się zniszczy. Ja od siebie mogę powiedzieć tyle, że lubię bardzo kupować na Vinted, dlatego że można tam wyszukać nowe rzeczy, albo bardzo mało używane, albo na przykład kupione, tylko raz wyprane, nigdy nie założone, albo z metką wciąż, a po na przykład super cenie i dobrej jakości. W Pepco teraz już rzadko kupuję. Po pierwsze, no jakość jest średnia. Po drugie, ceny też poszły bardzo w górę w Pepco. Gdzie tam jeszcze? Sinsay jest nie taki zły. Jeżeli się patrzy na skład materiałów, to nie jest najgorszy. Gdzie jeszcze? I chyba tak ogólnie jakoś tam w internecie, jak znajdę jakieś fajne promocje, no to też dlaczego nie? Jak są wyprzedaże posezonowe albo te takie międzysezonowe, to też można w bardzo fajnych cenach kupić ubrania dla dzieci. Ale tak jak mówię, ja jakoś nie mam mani inwestowania w oryginalne czy... No po prostu, nie wiem, nie zależy mi na tym, żeby moje dziecko chodziło w markowych ubraniach, natomiast zależy mi na tym, żeby chodziło w ubraniach dobrej jakości, żeby były oddychające i tak dalej, ale niekoniecznie z metką, dlatego że te ubrania z metką też w większości są robione gdzieś tam w Chinach i nie są wcale jakiejś super jakości, tyle że mają, wiadomo, logo. No ale takie jest moje zdanie. Oczywiście nikomu tutaj nie umniejszam, także nie oburzajcie się. Każdy wybiera to, co mu pasuje i tak jak na tyle go stać i to, co komu się podoba. Zresztą nie tylko o ceny mi tutaj chodzi, ale też o ekologię, o którą w ostatnim czasie wszyscy bardzo ciężko walczą, bo naprawdę zniszczymy ten świat, jeżeli będziemy go tak zaśmiecać, a jest w sieci podane, ile litrów wody musi być wykorzystanych do produkcji jednego t-shirtu. Sprawdźcie sobie to. Myślę, że ta informacja Was na pewno zaskoczy, jeżeli nie wiecie. Dlatego też moim zdaniem nie jest jakąś hańbą odkupienie od kogoś ubrania albo, nie wiem, wzięcie po... Jeżeli macie okazję w rodzinie sobie przekazać ubrania po dzieciach. Oczywiście, no wiadomo, jeżeli są dalej w dobrym stanie i tak dalej. Myślę, że to jest super pomysł. Dlaczego by się miały zmarnować? Dlaczego by miały iść od razu do wyrzucenia, skoro jeszcze można je wykorzystać? Myślę, że to nie jest żadna ujma. Tak samo teraz zaczęło się robić trendy, znaczy już od długiego czasu, nie teraz, second handy, nawet ceny w second handach teraz nie są już, nie wiem, że kupicie za 3 zł 2 kilo ciuchów, po prostu ceny też poszły w górę, najczęściej są to ceny na metkach za sztukę i ludzie chodzą i najczęściej w dniu dostawy, bo raz w tygodniu jest dostawa, najczęściej właśnie w Ciucholandach, jak my tutaj na to mówimy, i już ustawia się kolejka w dniu dostawy i wreszcie tygodnia już zostają same jakieś tam resztki, także też są bardzo popularne takie sklepy i ludzie chodzą, także cieszę się, że to też jakoś tak funkcjonuje. Ja tak jak mówię, bo nie mam czasu, nie mam możliwości nawiedzać second handów w dniach dostawy, nie mam czasu tego śledzić, ale tak jak mówię, na Vinted bardzo chętnie sobie tam wyszukuję rzeczy. Ten portal też nie jest idealny, bo niestety ma to swoje minusy, że ludzie tam oszukują, najczęściej na tym, że jest taka opcja jak stan produktu.
I jest na przykład tak, nowy z metką, nowy bez metki, bardzo dobry, dobry i chyba jakiś tam, nie pamiętam, no jakiś taki nie najlepszy stan. Najczęściej ludzie zaznaczają stan bardzo dobry lub nowy bez metki. A te ubrania różnie przychodzą, bo już nacięłam się kilka razy, gdzie był właśnie stan bardzo dobry, a przyszło ubranko, no, tak średnio nadające się do ponownego wykorzystania. Także, no, szkoda, że ludzie tak oszukują, no, ale to jest internet i niestety trzeba się z tym liczyć. Zdjęcia niby są, wszystko fajnie wygląda, ale wiadomo, czasem te zdjęcia są zrobione jakoś tam, no, nie w idealnym świetle, to inaczej wygląda, a jak przychodzi co do czego, otrzymujemy paczkę, to w realu tak sobie. Ale to mi się zdarzyło dosłownie dwa razy, reszta zakupów była udana. Także polecam sobie tam zajrzeć. Myślę, że więcej takich aplikacji będzie się tworzyło. Jest jeszcze jedna taka aplikacja, nie pamiętam nazwy, chyba Buba, gdzie są ubrania i akcesoria tylko i wyłącznie dla dzieci. To dopiero zdobywa popularność. Ja tam się raz zalogowałam, ale właśnie nie mają jeszcze zbyt wielu produktów, bo jeszcze chyba niewiele osób o tym wie. I może za jakiś czas ponownie spróbuję. Natomiast teraz jeszcze jest tam bida. Tak, także jeszcze raz Was proszę, dajcie znać, gdzie Wy się zaopatrujecie w ubrania dla dzieci. Mówię, nie chodzi o same ceny, ale też o jakość i o to zanieczyszczenie naszego środowiska.